tylko. A to jest zachowanie teriera, który... Teraz by nie było światło, bo nie wiem, czy nie dobrze. Co, jesteś w stanie to jakoś... To jest, ale słuchajcie, to jest trochę zachowanie teriera, bo ta trawa, zwróćcie uwagę, jak ona ją wyrywa, potrząsa, czyli zabija, prawda? To jest ta pamiętacie, oto gra psa. Tak. Mhm. Jak trochę poczekamy, że ona się tak porządnie kręci, będziemy chcieli odebrać ją pamięć, podejść, zabrać, to będzie warczenie. Wczoraj się, jak byliśmy nad wodą, to się tak nakręciła na samym w wodzie, że siedziała na tym kamieniu, on był ogromny, i ona piszczała. Ona piszczała, bo ona nie mogła z tego robić. Dobra. Jesteś w stanie zakończyć to jakoś w tej chwili? Ale na przykład przywołując ją do siebie? Jakkolwiek. Jak to kończysz? Teraz tak, smaczki i warunkujemy dyski. Bierzemy. Jestem fajny, nie? Ale... Wrażliwych psów często wystarczy dosłownie tyle, co w tej chwili. Spróbujmy zmienić troszkę kontekst. Zmieniamy, bo nam nie zależy, żeby straszyć psa, tylko żeby uwarunkować sobie braku nagrody. Właściwie zawsze jest tylko źródłem wsparcia. Dźwiękiem. Troszkę za... Nie, nic jej nie pokazuje. A gdzie pochwała? Czy patrzy, no. Dobra. O, i już, zabierz. Super, hej, smaczka. Dobra, i teraz woda. Wrzucamy. Ona już w tym momencie ma bardzo jasny sygnał braku nagrody, także musielibyśmy spróbować to zrobić z innym kamieniem w innym miejscu, dobra? Spróbujmy zmienić miejsce, kontekst, pójdziemy sobie tam i spróbujemy z innym kamieniem. Bo tutaj już dla niej jest ten kontekst jasny. Zobaczymy, czy to da się zgeneralizować na inny. Działa. Działa. Uwaga, rzucam kamień bez wcześniejszego warunkowania. Rzucam kamień. Ktoś inny mógłby uważać, mógłbyś to rzucić? Patrzę,
dobrze. Ja tak schować się. Mogę ją nagrodzić? Tak, może. Bo dlatego, że zwróćcie uwagę, ona się odwróciła od tego kamienia i zwróciła się do ciebie. I to zawsze nagrada. Dobrze. Aga nie zabije. Dobrze. Możesz tylko nie w psa. Bo to nie ta metoda, że rzucamy kamieniem w psa. Udaje, że tego kamienia tam nie ma. Że w ogóle nic się nie stało. Tak, CS-uje ładnie. Dobrze, zawołaj. Dobry, super, załatwiony. Dziękujemy. Super. Dyski dla ciebie, żebyś mogła poświęcić. Tak, żeby teraz nie. To, bardzo się schowajemy. Załatwiony. Nie, po prostu czary mary. No super, chodź. No super. Czyli teraz, jak będzie taka sytuacja, że ona gdzieś sobie znajdzie kamień, zawsze ci chce? Spróbuj zacząć od zadźwięczenia. Gdyby to nie starczyło, rzucasz dyski na ziemię. Tylko nie w psa, tylko w te. I jak tylko się zrezygnuje, nagroda. Miśki, wiesz, miziaczki, smakołyki. Czekajcie, zobaczymy, co na teraz. A, na kamyka. Nie ma kamyka. Ona cały czas mówi, tam nie ma kamyka. Super. Brawo. Super. Dobry jest. Dobry. Super. Nawet tego nie trzeba było przy... Popatrzcie, gdyby ona miała mi za złe, że tak powiem to, że się bawiliśmy dyskami, to byś mnie nie lizała. Ale ona mnie liże. Czyli... Zrozumiała jakby przekaz, tak? Zrozumiała sygnał braku nagrody, nie potraktowała tego jako strach przed człowiekiem. I o to nam chodziło. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.